Naszym ostatnim gościem dzisiaj jest pani Justyna Klęk, była stewardesa, autorka blogu Bujająca w obłokach. Dzień dobry pani, witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Super się spotykamy. Ja mam bardzo dużo do powiedzenia. Wypowiem długie zdanie, ale potem już pani oddam głos i proszę bronić latania samolotem, a może pani się zgodzi ze mną. Otóż ja mam taką teorię, że po epidemii, po COVID-zie, kiedy te loty są de facto zostały zawieszone, latanie samolotem zostało na pewien czas zawieszone, mamy straszliwie złą sytuację, jeśli chodzi o latanie samolotami. Jest mniej samolotów, bo jest mniej załóg, mniej ludzi na lotniskach pracuje, mniej pilotów jest, którzy pracują. Samoloty są rzadziej, są przeładowane w związku z tym. Jest dopakowane miejsce w samolocie, żeby się więcej osób zmieściło. Koszmarny problem z bagażami, koszmarny problem z opóźnieniami, koszmarny problem z odprawami bezpieczeństwa na lotniskach. Latałem ostatnio parę razy samolotem. Naprawdę miałem wrażenie, że ludzie są traktowani jak bydło, wrzucani w ten samolot i wyrzucani z niego. Nic nie działa, wszystko jest do bani. Strasznie się zraziłem do latania samolotem i mam wrażenie, że to właśnie się po COVID-zie stało. A teraz już oddaję pani głos i proszę powiedzieć, że nie mam racji. Niestety muszę się z panem zgodzić, ma pan rację i nie jest pan jedyną osobą, która na to narzeka. Są to bardzo częste skargi od pasażerów, ale też proszę mi wierzyć, załogi lotnicze też nie są do końca zadowolone z tej sytuacji. Co się stało? Mianowicie, tak jak pan słusznie zauważył, w trakcie pandemii lotnictwo poniosło bardzo duże straty. Liczymy, że było uziemionych w sumie około 16 tysięcy samolotów. Jakby oddanych w ogóle linie musiały się pozbyć też części tych maszyn. No, kilkanaście milionów osób, załóg, pracowników naziemnych straciło pracę. I to, co ciekawe, jak rozmawiam z moimi kolegami, którzy pracowali przed pandemią w tej branży, oni nie chcą wracać już do lotnictwa, ponieważ odkryli, że jednak życie poza lotnictwem istnieje i jest stabilniejsze, jest ciekawsze, jest nawet bardzo często lepiej płatne i to wcale nie mówimy tutaj o jakichś kokosach, jeśli chodzi o finanse. No i teraz mamy problem, no bo stare osoby doświadczone nie chcą wracać do lotnictwa, nowe osoby chcą zarabiać więcej, albo ci, którzy więcej niż przed pandemią płacono tamtym załogom. Jeżeli ktoś chce wrócić, to mówi dokładnie to samo, to proszę teraz mi płacić tyle, ile ja mam w nowym miejscu. A co mi możecie jeszcze zaoferować, żebym wrócił? Liniom się oczywiście bardziej opłaca nie szkolić nowych osób, więc chcą pozyskać tych dawnych załogantów. No i takie błędne koło, co oczywiście wszystko się przekłada na ceny biletów. Druga sprawa to jest to ekologia. Czyli linie lotnicze emitują około 2% światowej, to jest około 2% światowej emisji dwutlenku węgla, to są właśnie samoloty. Żeby obniżyć tę emisję, jest to tak zwane zrównoważone paliwo, które kosztuje podobno 5 razy więcej z tego, co mnie informowano, niż to tradycyjne do silników odrzutowych, więc to są kolejne koszty. Brakuje części zamiennych do samolotów ze względu też na sytuację gospodarczą, na restrykcje, wojna i te wszystkie rzeczy, które się tak naprawdę wydarzyły jedna po drugim, tak? Czyli po pandemii zaraz rozpoczęła się inwazja na Ukrainę. No i po prostu linie lotnicze zdecydowały, że podniosą te ceny. I to, co pan też słusznie zauważył, ta sama sytuacja dotyczy załóg naziemnych. I z tego, co ostatnio oglądałam konferencję prasową szefa jednego z największych low-costów europejskich, powiedział, że takie podwyższone ceny biletów będą się utrzymywać przez najbliższe kilka lat, że on tutaj nie widzi, żeby sytuacja się zmieniła na lepsze, zwłaszcza jeśli chodzi właśnie o te finanse, to przełożenie dla pasażerów. Więc mamy to, co mamy. Muszę powiedzieć, że tak jak powiedziałem, ostatnio miałem długą przerwę po epidemii nielatania samolotem, ale ostatnio, przez ostatnie miesiące parę razy to na długich trasach, na krótkich, na długich trasach latałem i naprawdę byłem zdumiony tym, jakby tym spadkiem jakości usług, a mówię naprawdę poważnych liniach, na przykład takich jak Air France czy British Airways, z którymi leciałem i byłem zaszokowany, nic nie działa, jest mniej stewardów i stewardess na pokładzie, w związku z tym obsługa jest gorsza. Nie można się doprosić, nie działają kontakty, naprawdę, no wszystko, działy się straszliwe rzeczy. Na dodatek te skupienie tych foteli, opowiadałem kolegom, że nie byłem w stanie filmu oglądać na fotelu przed
sobą, ponieważ jak pasażer pochylił ten fotel do tyłu, to ten ekran mi się schował. Ja już go nie widziałem po prostu. Więc nie mogłem oglądać filmów. Więc to wszystko naprawdę, wszystko było nie tak. Widziałem też, że to się widziałem też, że to się przekłada na zdenerwowanie pasażerów, którzy z tymi bagażami nie chcą oddawać bagaży, bo się gubi dużo więcej bagaży na lotniskach w tej chwili. Zdenerwowani, stłoczeni, spoceni. Nie działała klimatyzacja w jednym z samolotów, do którego wsiadałem, było 50 stopni na pokładzie i ludzie oczywiście się lało z nich pot, więc byli zdenerwowani. I czy pani też widzi to po pasażerach? Czy to widać, że pasażerowie są bardziej zdenerwowani? Czy mamy więcej awantur na przykład teraz w samolotach niż mieliśmy kiedyś? Myślę, że poziom stresu jest generalnie podwyższony, jeśli chodzi o pasażerów. Zdecydowanie często się spotykam z takimi komentarzami. Tutaj troszeczkę może broniąc tej obsługi technicznej samolotów. Jeżeli te samoloty stały, załóżmy, przez 2 lata na ziemi, one bardzo często były gdzieś tam lokowane na pustyniach, nie wiem, w USA, w Australii, tak? I następnie przywrócenie takiego samolotu do pełnej sprawności technicznej to jest kilkaset godzin pracy, więc tutaj trzeba sprawdzić każdą część, bo wiadomo, że samoloty są serwisowane na bieżąco. Jeżeli coś długo nie lata, stoi na ziemi, jest nieużytkowane, to tak jak każdy sprzęt się psuje. Więc to teraz wychodzi. No i linie też nie odzyskały jeszcze tych wszystkich samolotów, którymi operowały wcześniej. Sporo tras też jeszcze nie zostało przywróconych. Więc tak, to się przekłada na stres, na skargi pasażerów, na opóźnienia. Wszyscy zastanawiają się, jak będą wyglądały ich loty też wakacyjne. Aczkolwiek jedna taka ciekawa rzecz, która też podobno wyszła w badaniach, sporo z tych pasażerów, którzy latali wcześniej i byli tymi tak zwanymi frequent flyers, podobno im tak bardzo brakowało latania, że oni teraz są w stanie znieść wiele i nawet dopłacić do biletów według nowych stawek, żeby tylko nadrobić ten stracony czas. To podobno jest widoczne, że jest bardzo duży popyt na te loty, na te trasy, które zostały przywrócone, więc częściowo też pasażerowie przymykają oko, albo być może nie kłócą się, nie reagują tak agresywnie jak wcześniej, z tego względu, że w ogóle cieszą się, że mogą lecieć, że ich trasy zostały znowu otwarte. To, co pan wspomniał o personelu, to też tutaj faktycznie to jest personel tak naprawdę nowy. Ja jestem zdziwiona, bo w tym roku rekrutacje trwają cały czas, od zeszłego roku rekrutacje trwają non-stop. Wcześniej to było tak, że personelu szukało się wczesną wiosną, późną zimą, wczesną wiosną, żeby przygotować dodatkowe osoby. W tym momencie nie mogą po prostu znaleźć chętnych. To, co wspomniałam o zarobkach, te zarobki naprawdę, tutaj chciałabym obalić pewien stereotyp, bo one nie są rewelacyjne. Nawet młode osoby, czy też osoby niekoniecznie młode, przepraszam, bo lotnictwo w tym momencie to też jest ciekawa rzecz, otwiera się na wszystkich. Zostały już dopuszczone tatuaże, które w wielu liniach, które wcześniej były zabronione. Zostały dopuszczone osoby z dziwnymi fryzurami, bo lotnictwo jest bardzo restrykcyjne, jeśli chodzi o wizerunek, o wygląd. Otwiera się lotnictwo na przeróżne osoby, tak naprawdę niektóre linie wręcz zaznaczają w ogłoszeniach, nie ma górnej granicy wieku, więc dopóki państwo są w stanie pracować, wszyscy mogą się zgłosić i to, co pan zauważył, też podobno odbija się właśnie na jakości obsługi na pokładzie. Nie ma takiej selekcji. To na koniec proszę nam opowiedzieć, bo... też opowiada pani oczywiście na swoim blogu o swoich własnych doświadczeniach z pracy w liniach lotniczych, to proszę nam opowiedzieć jakąś historię, żeby nas zachęcić do zajrzenia na pani blog, jakiś horror z pani doświadczeń na pokładzie. Najgorszy pasażer mam, na pewno to nie byłem ja, więc proszę spokojnie opowiedzieć. No, na pewno bym sobie pana zapamiętała, chyba nie mieliśmy przyjemności razem lecieć, ale jeśli chodzi o takie sytuacje ekstremalne, to być może jeszcze będzie okazja, to zapraszam oczywiście na mojego bloga, tam jest dużo różnych ciekawostek, natomiast ja zawsze wspominam mój pierwszy lot, ja w ogóle zostałam nazwana przez obsługę techniczną właśnie czarnym kotem, ponieważ ja w mojej pierwszej linii lotniczej zepsułam samolot, który już nigdy więcej nie poleciał, mianowicie mieliśmy pożar silnika, mieliśmy 2 ptaki, które nam wpadły do lewego silnika tuż po starcie.
To, co najciekawsze, ja siedziałam wtedy w pierwszym rzędzie, bo to był pierwszy lot mój tak zwany treningowy. Czyli ja jeszcze niewiele robiłam, miałam się przyglądać, miałam współpracować z załogą. No i w pewnym momencie zauważyłam, że po prostu tutaj nas trochę przechyla na tą stronę, że po paru minutach my w dalszym ciągu widzimy dachy domów, co nie jest takie nie jest zbyt normalne. Niektórzy już wstają, chcą iść do toalety, okazuje się, że jednak jeszcze nie można. No i słyszę, jak moje koleżanki doświadczone pytają mnie, czy mogę wyjrzeć przez okno i zobaczyć, czy silnik się obraca. Potem jakieś krzyki do pasażerów, żeby nie wstawali, do toalety nie wolno iść, tak, sit down. Ja, co najciekawsze, cały czas myślałam, że jestem wkręcana, że to jest tak zwany prank, ponieważ słyszałam na szkoleniu teoretycznym, że w momencie, gdy ktoś ma pierwszy lot, ten taki właśnie treningowy, to załogi robią kawał. Więc ja siedziałam sobie spokojnie, byłam uśmiechnięta, czekałam, kiedy się ta sytuacja skończy. Niestety się nie skończyła. Usłyszałam potem jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tak to u nas działa. Jeżeli coś się będzie działo, to musimy współpracować. No i na szczęście obyło się bez karetek, bez straży pożarnej, ale no, lądowanie takie, powiedzmy, póławaryjne. Ten samolot już nigdy nie poleciał, silnik był tak uszkodzony, że samolotu się nie opłacało naprawiać. Bardziej podobno opłacało się linii wyleasingować nowy, tak więc tak się skończył mój lot. Kapitan chodził potem za mną przez cały dzień i pytał, czy na pewno nie składam wypowiedzenia jeszcze po pierwszym dniu pracy. Z pasażerów trudnych też przeróżne sytuacje i czartery sportowe. Dość dużo historii, ja latałam dość długo z zespołami sportowymi, nie tylko polskimi. Bardzo dużo osób bojących się latać. To przepraszam, że pani przerwę teraz. Mhm. Przerwę pani, bo chciałbym, żebyśmy mieli coś do poczytania na pani blogu, więc może zawieśmy tutaj to i tę opowieść przeczytajmy na pani blogu. Nie zdradzajmy, bo bardzo mi zależy na tym, żeby państwo zajrzeli na bujającą w obłokach. Bardzo tak, to jest super zawieszenie. Na pewno wszyscy chcą się dowiedzieć, jak się lata ze sportowcami. To do poczytania na bujającej w obłokach. Pani Justyno, bardzo pani dziękuję za tą opowieść. Ja jakby co, nie boję się z panią lecieć, polecę bez problemu, więc nie ma żadnego kłopotu. Justyna bardzo Kłęk, mi miło zapraszam autorka bloga bujająca w obłokach, bardzo pani dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję i do zobaczenia.